Kochani, chciałabym troszkę takim innym językiem dzisiaj do was powiedzieć, chyba nie chrześcijańskim, takim w sensie, wiecie, będę się starała jak najmniej używać słów takich, które my tutaj często używamy, tego naszego kodu. Dzisiaj bardzo dużo Artur powiedział na temat drogi, na temat osobistej drogi, na temat tego, że mamy być pewni swojej drogi. Wiecie, ja w ostatnim czasie, kiedy modliłam się, to usłyszałam takie słowo od Boga, do siebie personalnie. Pozwól ludziom być nieszczęśliwymi. I to dla mnie personalnie jest bardzo, bardzo, bardzo uwalniające. Dlaczego? Dlatego, że często gęsto jest tak, że my bardziej próbujemy pomóc drugiemu człowiekowi, niż ten człowiek sam chce, aby mu było lepiej. I owo słowo mnie tak uwolniło, że w ogóle mówię tak. To jest do mnie, personalnie. Wielokrotnie to ja próbuję ludziom stworzyć warunki do życia. To ja im próbuję stworzyć warunki do w ogóle funkcjonowania. Przy tym wszystkim okazuje się, że wykonuję bardzo dużo niemesjańskiej pracy. Rozumiecie? Nie mesjańskiej pracy, ponieważ Bóg zbawił człowieka, uratował, wskazał drogę z błogosławieństwem w kierunku w ogóle życia i powiedział do człowieka: idź i żyj, idź i zarządzaj, idź i kreuj, idź i w ogóle wymyśl sobie swoje życie. A my, czy chcemy, czy nie chcemy, to po prostu w kościołach chrześcijańskich jest tak zwana szachownica i gra. Rozumiecie, o co chodzi? I wielokrotnie my wszyscy jesteśmy używani przez diabła jako takie pionki, którymi w ogóle on rozgrywa całą w ogóle grę. Niekoniecznie wygrywa prawda. Wiecie, o co chodzi? Jedni są chorzy, drudzy są bardziej zdrowi, ci chorzy są ciągle chorzy, a ci zdrowi są ciągle zdrowi, jedni są słabi, a druga grupa jest ta zawsze lepsza, grupa tak zwanych ekspertów, która ratuje. Wiecie, na co to się wszystko nadaje? Na bardzo głęboką terapię. Na bardzo głęboką terapię. Prawdą jest to, że jeśli nie będziesz zarządzał, jeśli nie będziesz rządził, ktoś zawsze będzie tobą rządził. Jeśli nie będziesz zarządzał, ktoś po prostu będzie tobą rządził. I nazwałam sobie dzisiaj to moje poselstwo: jesteś dorosły. Jesteś dorosły. Jestem dorosła. Ty jesteś dorosły i ja jestem dorosła. Jest bardzo duża różnica między człowiekiem, który jest duży, prawda? A człowiekiem, który jest dorosły. Dorosły człowiek to jest taki, który ma dostęp do siebie. Wiecie, że od momentu, kiedy zostaliśmy w ogóle zbawieni, napełnieni w ogóle Duchem Świętym, Bóg każdego z nas traktuje jak dorosłego człowieka. Bóg nie mówi do nas jak do pierdół, Bóg nie mówi do nas jak do zaburzonych ludzi, Bóg po prostu tego nie robi. Po prostu na każdym etapie, na jakim jesteśmy, kiedy słyszymy Boga, uwierzcie mi, jak Boga kocham, że jesteśmy w stanie wykonać to słowo, które jest do nas mówione. Bóg do dzieci nie mówi o rzeczach poważnych. W ogóle rozumiecie? Człowiek narobił często w swoim życiu takiego bałaganu i w to wszystko próbuje wsadzić Boga. Dzisiaj Bóg jest wstawiony w różnego rodzaju rzeczy. Wiecie, o co chodzi? Prawdą jest to, że żebyśmy my byli coraz mniej sfrustrowani i mówili frustrujące poselstwa i straszyli ludzi i tak dalej, to my musimy się wszyscy stać jacy? Dorośli. Dorośli. Nieważne, na jakim etapie jesteś, na takim etapie, na jakim jesteś, Bóg do ciebie mówi w sposób jaki? Zrozumiały. On nie mówi w zagadkach, on nie mówi w zaklęciach, on nie mówi do nas w szyfrach. Wiecie, w ogóle my nie jesteśmy pionkami na szachownicy. Ty jesteś synem, ja jestem córką, ty jesteś córką, czy tam synem. To jest mega w ogóle istotne. Jesteśmy dorośli, a więc dorosły ma dostęp do siebie i reaguje tu i teraz adekwatnie do sytuacji. I wiecie, dlatego
chcę powiedzieć kilka jak gdyby słów na temat dorosłości, dlatego że my jako ludzie wierzący dramatycznie potrzebujemy się edukować, ale edukować się w ogóle w taki sposób nie tylko, że my słuchamy kazań, bo często gęsto w ogóle w kazaniach, cykle nauczań one są dobre, ale w różnego rodzaju poselstwach i tak dalej jest bardzo dużo subiektywnego w ogóle przekazywania drogi w ogóle człowieka, w sensie jak człowiek doszedł na przykład sobie do jakiegoś tam miejsca zwycięstwa. Ludzie słuchają tego, słuchają, zapętlają się, a ich życie się w ogóle nie zmienia. My się musimy edukować. Internet jest pełen mądrych ludzi. Są książki, są w ogóle różnego rodzaju podcasty. Są mądrzy ludzie, którzy dzisiaj za darmo w internecie po prostu udzielają różnego rodzaju wiadomości, które posiedli w ogóle poprzez studia, poprzez wycieczki, poprzez w ogóle turystykę, cokolwiek. Należy w ogóle, kochani, edukować się. Jeśli nie będziemy się w ogóle edukowali, jeśli Kościół się nie będzie edukował, szeroko pojęty Kościół, jeśli się nie będzie w ogóle edukował, to wiecie, to my po prostu będziemy tak zwanymi w ogóle ludźmi, którzy się poruszają w bardzo w ogóle wąskich klimatach, jak gdyby w bardzo wąskich w ogóle zakresach. Jeśli się nie będziemy edukować, to będziemy sobie robić krzywdę. Człowiek, który się nie edukuje, tak naprawdę robi sobie krzywdę. Wiecie, zadaniem polityki jest tak, aby mówić tak, aby nikt nie rozumiał. Zadaniem religii jest również mówić tak, aby jedna osoba rozumiała, a drudzy, żeby siedzieli, kiwali głowami i w ogóle klaskali. Ale nie o to chodziło Bogu. Zostaliśmy wyzwoleni. Syn nas wyzwolił. Jezus otworzył w ogóle drzwi więzień po to, żebyś ty był wolny, żebyś właśnie odnalazł swoją drogę, żebyś szedł po tej drodze, żeby ta droga w ogóle była dla ciebie znana, żebyś ty miał w ogóle kontakt ze sobą. Masa ludzi dzisiaj w kościele straciła kontakt ze sobą. Mają, często jak na przykład modlimy się przeciwko religii i tak dalej, załóżmy na ulicach, mówimy, że poznanie Jezusa to jest w ogóle poznanie osoby, a bycie w ogóle w religii to jest bycie w jakiejś martwej liturgii pozbawionej w ogóle osoby. Bycie w jakimś obrządku pozbawionym osoby. Ale wiecie, że można być w kościele przebudzeniowym i również można być w martwym obrządku, w martwej religii i być pozbawionym kontaktu ze sobą. Bóg zbawił ciebie, On przyszedł do ciebie, On zamieszkał w tobie, On ożywił twojego ducha i On chce, abyś ty miał kontakt ze sobą. Wielu ludzi straciło kontakt ze sobą. Nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, dokąd idą, nie wiedzą, jak się nazywają. Są w stanie w ogóle powiedzieć jakimś bełkotem, ale nie są w stanie nic powiedzieć na temat w ogóle własnej osoby. Podnoszą ręce, nie wiedzą czemu. Stają się częścią czegoś, nie wiedzą czego. Nie mają celów i w ten sposób też drogi nie mogą znaleźć. Edukować się musimy, jesteśmy dorośli. Powiedz to dzisiaj do siebie, jestem dorosły. Jestem dorosły. I to, co powiedziałam wam właśnie na początku, że modliłam się i dostałam to słowo. Pozwól ludziom być nieszczęśliwymi. Pozwól ludziom być nieszczęśliwymi. Wiecie, że to jest łaska. Jim Richards, jak zaczął w swoim kościele mówić na temat łaski, to odeszło z jego federacji czy tam kościoła, nie wiem, 70% ludzi. Wiecie, jeśli gdzieś człowiek utrzymywany jest lękiem, lojalnością religijną, to nie jest to dobre dla nikogo, ani dla personalnej jednostki, ani dla wspólnoty. Pozwól ludziom być nieszczęśliwymi. Macie prawo być nieszczęśliwymi. Macie prawo być szczęśliwymi. Macie prawo wierzyć i nie wierzyć. Każdy człowiek ma wolną wolę do tego, aby być zbawionym, jak również wolną wolę do tego, aby iść do piekła. To jest w ogóle coś, w ogóle ja się bardzo cieszę, że ja te słowa usłyszałam. Ja personalnie od Boga, ponieważ ja wykonywałam bardzo dużo niemesjańskiej pracy, pomagając ludziom, bardzo dużo ludzi w ogóle na siłę gdzieś pchałam, w ogóle wstawiałam, wiecie, o co chodzi? Ja w ogóle dzisiaj wiem, ile ja miałam sfrustrowanego w ogóle słowa do was, dlatego że wy nie wykonujecie pewnego zadania, pewnej w ogóle nie bierzecie czegoś. A ja w ogóle mówię, chcę być od tego wolna. Nie chcę tego nazywać proroczym poselstwem, ale tam dzisiaj ktoś coś powiedział, ale dał, ale powiedział, ale było mocne. Wielokrotnie to jest frustracja.
to jest po prostu frustracja, ponieważ człowiek nie wykonuje pewnego zadania, a drugi człowiek, ten, który się frustruje, to się frustruje z jednego powodu, bo biorę za to odpowiedzialność. A ja nie biorę za to odpowiedzialności. Biorę jedyną odpowiedzialność za to, aby uwolnić do was właściwe słowo. To, czy Kościół to przyjmie, to już nie moja bajka, nie moja rola. Tak samo jest w moim życiu. Jeśli ktoś do mnie uwalnia słowo, to jest wolny po tym, jak uwolnił to słowo. A moim obowiązkiem, moim zadaniem jest owo słowo. Co przyjąć? To jest łaska. To jest łaska. W ogóle ja modliłam się, mówię, Boże, ja potrzebuję też to wszystko zrozumieć na ten czas. Nie, w ogóle nie chcę popychać ludzi. Z tego popychania nic nie ma. Grama tłuszczu. Grama tłuszczu. Są tylko frustracje. Tylko i wyłącznie. Popłakałam się, jak dostałam to słowo, bo ono było dla mnie mega prawdziwe. Jesteś wolna w ogóle od tej odpowiedzialności. Bo wiecie, kiedy nie jesteśmy wolni, to wyszukujemy rzeczy. Wydziwiamy w ogóle, jak powiedzieć, żeby powiedzieć. Jesteś wolna. Jesteś wolna od tego. I ta wolność spowodowała, że ja mogę zupełnie o czym innym myśleć. Mogę się z jeżami bawić na osiedlu. To słowo pozwolić tak naprawdę jest bardzo głębokie. Pozwolić to znaczy puścić. Amen? Puścić, w ogóle puść. Nie utrzymuj tego człowieka tym słowem, bo go straszysz. Nie strasz ludzi. Nie strasz ludzi. Ja was chciałam przeprosić. Jeśli kiedykolwiek słowem, które wypowiedziałam do tej wspólnoty i do tego zespołu was przestraszyłam, to was przepraszam. W ogóle nie mam tych notatek, miałam tego nie mówić. Uważam, że Duch Święty mnie do tego prowadzi. Posłuchajcie, napisałam kilka dni temu na swojej stronie słowo a propos cięcia. Kobiety, które chodzicie do fryzjera, wiecie jak to jest, że mówimy tak, po jednym fryzjerze rosną mi włosy, a po drugim nie. Wiecie o co chodzi? Mówię, a po tym to mi włosy rosną, a po drugim mi włosy nie rosną. Ja jestem z zawodu fryzjerem i się o tym uczyłam. Chodzi o to, że włos rośnie prawidłowo, wtedy kiedy on jest podcięty w sposób prawidłowy. Wtedy kiedy fryzjer, który trzyma nożyczki w ręku, pod odpowiednim kątem będzie te włosy ucinał. Czyli skorzysta w ogóle z tego, czego się nauczył. Włos składa się z łusek. I jeśli ten włos jest nie tak podcięty jak trzeba, można zahamować wzrost. A jeśli jest podcięty dobrze, to będzie rósł. I tak samo jest ze słowem proroczym. Jeśli jest uwolnione nie takie słowo prorocze jak trzeba, to jest tak zwane chlastanie. Chlast! Wiecie o co chodzi? I jest wstrzymany rozwój. A każdy z nas jest w stanie rozpoznać co? Życie. Nawet najcięższe poselstwo, które przychodzi od Boga, ale ono się w nas układa, to ono nam daje wolność. Wiecie o co chodzi? A takie po prostu... A mówienie z miejsca frustracji powoduje, że przycinamy nie tak jak trzeba i jest zatrzymany co? Ruch życia. Zatrzymany jest ruch życia. Rosnę przy was, wzrastam przy was, jeśli kiedykolwiek uwolniłam do waszego życia słowo, które było zwykłym chlaśnięciem, nie było to mistrzowskie cięcie, to chciałam was za to przeprosić. A wy mi wybaczcie. A więc a propos Mesjasza. Mesjasz uratował, udrożnił i puścił człowieka jak? I puścił człowieka wolno. I Kościół właśnie wielokrotnie jest miejscem, w którym zachodzi tak naprawdę gra, o czym powiedziałam na samym początku, czyli ta szachownica. Część ludzi ciągle jest nieporadna, a druga jest tak zwaną tą częścią superwidzącą, superwiedzącą, tą lepszą taką, która tak naprawdę zawsze wie lepiej, widzi lepiej, słyszy lepiej, ma rozwiązanie do twojego życia, a ty jesteś mały, w nogach śpisz, gówno wiesz, zawsze będziesz mały, w za małych butach będziesz chodził. To nie jest prawda, to nie jest nasza droga, to nie jest droga, którą w ogóle zwyciężył dla ciebie i dla mnie Jezus. Amen? Amen. Jest coś takiego w człowieku, że jest, jak gdyby jest ta taka, te poczucie takiej, jak będę ofiarą, to się mną zaopiekują.
będę w ogóle tą ofiarą i po prostu ludzie się mną zaopiekują. Jest coś takiego w podświadomości w ogóle ludzi, że no wygodne to jest dla mnie, bo bycie dorosłym wymaga odpowiedzialności, bycie dorosłym wymaga edukacji, bycie dorosłym wymaga myślenia, a bycie ofiarą to jest takie zawsze, wiecie, takie zaopiekują się mną. Ale nie to jest zamysłem serca Boga. Są etapy w życiu człowieka i każdy z nas z tego etapu skorzystał. Jest etap taki, że jesteś nieporadny, słabiej widzisz, słabiej w ogóle słyszysz, nie potrafisz w ogóle rozróżniać rzeczywistości, władze poznawcze masz w ogóle jeszcze mega słabe. I tak jak najbardziej po to jesteśmy. Ale my też, ci, którzy jesteśmy, którzy wskazują tym, co słabiej widzą, to musimy troszkę inaczej mówić, bardziej zadawać pytania i pytać człowieka, czego ty tak naprawdę chcesz, a nie dawać tak zwane gotowce i odpowiadać na pytania, które nigdy nikt nie zadał. Ja sama mam tą tendencję, że kiedy rozmawiam z drugim człowiekiem, to w ogóle potem analizuję moją rozmowę i mówię, powiedziałam mu więcej niż zapytał. Powiedziałam mu więcej niż zapytał. W ogóle mówię, po co to zrobiłam? Po co mu to powiedziałam? Ja do tej informacji musiałam się dogrzebać. Ja, żeby dojść do tej informacji, spędziłam godziny na kolanach. Wylałam łzy, aby coś stało się moje, a temu człowiekowi przyniosłam to, tak mu to podałam. W ogóle człowiek to wziął i najczęściej co? Nie docenił. Dlaczego? Bo owo rozwiązanie w ogóle nie miało nic wspólnego z jego osobistą wiarą, z jego pracą, z jego modlitwą, z jego zaangażowaniem. Ja się pochwaliłam, a on się obciążył. Czasami jest tak, że doświadczamy już tego dorosłego, że gdzieś ten dorosły w nas się po prostu przebija, ale często, gęsto jeszcze za słabo. Wiecie, o kiedy dostałam teraz to słowo a propos pozwól ludziom być nieszczęśliwymi, to zaczęłam sobie praktykować w ogóle pewne rzeczy w komunikacji z ludźmi. Właśnie załóżmy, że ktoś do mnie dzwoni, prosi mnie tam o jakąś poradę w ogóle i tak dalej. I ja nie odpowiadam, bo zazwyczaj ludzie dzwonią i mówią, i co o tym myślisz? Nie będę już tak odpowiadała. Nie będę odpowiadała, ponieważ ja, jak gdyby moją odpowiedzią zamykam temu człowiekowi drogę, aby był jaki? Dorosły. Ja mu zamykam tą drogę. A on dalej idzie, wie, niewiele to dla niego znaczy, a ja znowu się wygadałam. Po co? Więc człowiek mnie pyta, a co ty byś zrobiła? Ja mówię, a ty, co ty byś zrobił? Co ty o tym myślisz? Co ty o tym myślisz? To są właśnie te jezusowe, w ogóle żydowskie mądrości. Co ty o tym myślisz? W jakim kierunku ty byś poszedł? Wiecie, to jest... W ogóle Bóg jest mądry. Bóg jest bardzo mądry. Mądre rzeczy w ogóle nam pokazał. Tylko należy z tego korzystać. Nie czyńmy siebie właśnie takimi niewolnikami poprzez to, że sobie na wszystkie właśnie pytania w ogóle odpowiadamy, dajemy w ogóle te tak zwane w ogóle gotowce, nie? Co ty myślisz? A w jakim w ogóle, a gdzie ty byś chciał pójść? Wiecie, że wielokrotnie trzeba, w ogóle cały czas trzeba człowiekowi dać decydować. Chyba że w sposób proroczy widzimy jakieś zagrożenie, że człowiek po prostu leci na łeb, na szyję i my z góry wiemy, że tam będzie na przykład jakiś śmiertelny wypadek. Wtedy bierzemy owego człowieka, łapiemy go za habety i mówimy, słuchaj, dobra, na razie w tym kierunku nie idziesz, na razie w tą stronę nie patrzysz, to nie jest jeszcze w ogóle dla ciebie, tak? Jak gdyby tam jest tir, który cię na przykład przejedzie. Ale w ogóle należy dawać w ogóle tą możliwość, żebyśmy my wszyscy stawali się po prostu ludźmi dorosłymi. Kiedy nie odpowiadamy ludziom na wszystkie pytania, jak gdyby zmuszamy człowieka do czego? Do refleksji. Zmuszamy drugiego człowieka do refleksji. I wiecie, ja osobiście z tymi ludźmi, z którymi ja się kontaktuję, nie mam kontaktu tylko z wami i z ludźmi z zespołu, ale odzywają się do mnie różne jednostki. Jest to jedna z trudniejszych rzeczy, zmusić człowieka do refleksji.
Ludzie się dzisiaj przyzwyczaili, że my w ogóle dajemy tak zwane w ogóle właśnie gotowce. Wiecie, jesteśmy wykuci na blachę. Wiemy wszystko i zazwyczaj... Dzisiaj jest w ogóle taki trend, że wszyscy są terapeutami, wszyscy są w ogóle biznesmenami, wszyscy są trenerami personalnymi, wszyscy są dietetykami, każdy sobie w ogóle usługuje, każdy sobie w ogóle odpowiada. Krzywdy jest zrobionej co niemiara. Wiecie, o co chodzi? W ogóle... A Pan Jezus nie reaguje. A Pan Jezus nie reaguje. Ale my zareagujmy, w sensie, bo jesteśmy ciałem Jego tutaj na tej ziemi. Reagujmy na tego rodzaju rzeczy. Nie odpowiadajmy ludziom na wszystkie w ogóle zadane pytania. Człowiek musi szukać Boga. Człowiek musi po prostu szukać Boga. A więc w jakim kierunku chcesz iść? O czym ty w ogóle myślisz? Myślisz o czymś? I często, gęsto, wiecie, to w ogóle właśnie... Człowiek dotyka tematu bezmyślności. Nie myślę o niczym. Pójdę w niedzielę do kościoła i tam się dowiem. Włączę rano komputer i się czegoś dowiem. Włączę sobie trochę jakiegoś tam w ogóle psychoterapeuty, kawałek uwielbienia i jakieś kazanie. Coś tam do mnie dotrze. To nie tędy droga, to nie tak. Oczywiście ja jestem za tym, żeby korzystać z mądrych ludzi. Fachowcy mają prawo głosu w kościele, ale fachowcy. To, co pisała Ewa jakiś czas temu, że to jest czas amatorów, czas ludzi właśnie takich, którzy wszystko dzisiaj wiedzą. Wiecie, ja na internecie znalazłam taką panią doktor, która jest w ogóle doktorem psychoterapii w ogóle i w ogóle jest psychologiem. Dobrze posłuchać mądrych ludzi, żeby poznać siebie, żeby poznać różnego rodzaju mechanizmy, żeby poznać w ogóle samego siebie. Dzisiaj za te rzeczy się nie płaci. Dzisiaj fachowcy, z uwagi też na szeroko pojętą w ogóle głupotę i debilizm w narodzie, wiecie, o co chodzi? Udostępniają siebie, udostępniają swoją wiedzę, żeby jak? Tak, żeby po prostu ratować ludzi, wiecie. To po prostu tylko umiejmy też po ten ratunek sięgnąć. A więc w wielu przypadkach w ogóle nie możemy dawać ludziom odpowiedzi, ponieważ my nie jesteśmy gdyby w ciele tych ludzi, w głowie w ogóle nie jesteśmy. Oczywiście, kiedy jesteśmy przekonani, że mamy słowo mądrości, słowo wiedzy lub w ogóle Bóg nam coś objawił, tak, jak najbardziej, jak gdyby mówmy tego rodzaju rzeczy, ale nie róbmy tego jako taką, wiecie, że wszystko ci teraz powiem. Tak się nie żyje, tak człowiek po prostu nie funkcjonuje. Zapisałam sobie też taką myśl, że jak człowiek wie, co chce zrobić, to może zrobić wszystko. Jak człowiek wie, co chce zrobić, to może zrobić wszystko. Więc teraz zobaczcie, jak bardzo ważne jest w ogóle poznanie celu w ogóle swojego w życiu. Celu. Każdy cel będzie indywidualny. Ty będziesz miał inny cel. Choć tak naprawdę w ogóle jesteśmy chrześcijaninami i tak dalej, będziemy głosić Ewangelię, uzdrawiać, uwalniać i tak dalej. Rozumiecie? Jak gdyby to są w wielu przypadkach nakazy misyjne. W ogóle idziemy i szerzymy w ogóle Boże Królestwo. Ale twoja droga będzie zupełnie inną niż moja. Twoja droga będzie inna. Mariusza droga będzie inna. Norberta droga będzie inna. Wiecie, to jest ta wspaniała właśnie różnorodność. Natomiast kiedy rozmawiam z ludźmi, to widzę, że ludzie nie znają swojego celu, a szukają drogi. Kochani, nie ma takiej opcji, żeby nie znając swojego celu złapać drogę. Każda droga wtedy będzie taka sama. Albo będzie niedobra, albo w ogóle nie będzie rozpoznana, bo musi być cel. Jeśli rozpoznasz cel, to będziesz widział w ogóle drogę. Ta droga będzie dla ciebie jasna, ona będzie oświetlona. Na tej drodze będą dla ciebie przygotowani ludzie. Tam Bóg w ogóle, wiesz, jakby tam Bóg, o właśnie to jest ta droga, na której Bóg powiedział, że nie zranisz sobie w ogóle nogi. To jest ta droga, to jest ta twoja droga. I żeby wejść na tą drogę, to trzeba być człowiekiem dorosłym. Inaczej ktoś będzie tobą rządził, a jak będziesz głupi, to będziesz manipulowany i czarowany. I będziesz mrugał oczami albo klaskał w ręce, jak ktoś coś głupiego w ogóle powie. Ja nie chcę, tak żeby było między nami. Ja chcę, abyśmy to, co my mówimy, aby było dla was czytelne. Czytelne i jasne. Czemu w taki sposób mówimy? Ponieważ my mamy być ludźmi wolnymi. Wolnymi. Musisz być wolny, żeby mądrze zależeć. Musisz się znać.
musisz siebie znać, żeby stać się w ogóle częścią grupy. Trzeba się znać. Inaczej, kochani, dotykamy tak zwanej psychologii tłumu. Często, gęsto trzeba iść na terapię, wejść na jakieś w ogóle warsztaty w ogóle komunikacyjne, żeby zobaczyć, że jestem pieprzoną ofiarą. Przyszedłem do kościoła i jestem ofiarą. Mówię tak, jak wszyscy chcą usłyszeć. Kiedy ciągle mówisz tak, to cię nikt nie będzie brał pod uwagę i jeśli ciągle mówisz nie, również cię nikt nie będzie brał pod uwagę. Amen? Amen, kochani. To potężna w ogóle ofiara, którą Jezus zapłacił za ciebie i za mnie. Nie dlatego, abyśmy byli religijnymi ofiarami, ale po to, żebyś był wolny. Masz być wolny. Nie możesz być onieśmielony, kiedy rozmawiasz ze mną. Nie możesz być onieśmielony, kiedy rozmawiasz z Arturem. Nie możesz być onieśmielony, kiedy rozmawiasz z kimkolwiek, kto jest w stanie się bardziej w ogóle wypowiedzieć. Wiesz, o co chodzi? Musisz być pewny, bezczelnie pewny swojej osobistej drogi, swojego osobistego powołania. Musisz być bezczelnie pewny tego. Bezczelnie. Powiedz, będę bezczelnie pewny. Nie bezczelnie głupi, bezczelnie pewny, mądry, szlachetny. Każdy człowiek ma swój koniec i każdy człowiek, uśmiechnij się Anita, od razu inaczej wyglądasz, i każdy człowiek ma inną w ogóle pojemność. Wiecie, o co chodzi? Każdy człowiek ma inną w ogóle pojemność. Ostatnio rozmawiam z taką tam moją, tak się mówi, przyjaciółką. Nie, tak się mówi, przyjaciółka, koleżanka. Ja to wielokrotnie mówię, to nie jest moja przyjaciółka, to nawet nie jest moja koleżanka. My się nawet chyba nie lubimy. Ja się ostatnio zastanawiałam, jakich zacząć słów używać. Znajomy z kościoła. Serdeczny zborownik. Bardzo mnie serdecznie wita, w ogóle wiecie, o co chodzi. A więc powiem tak, serdeczny zborownik. Nasz z daleka, ale nasz. A więc serdeczny zborownik dzwoni do mnie o modlitwę, aby nawrócić nieposłusznego męża. Ja wie ty, to tak nie działa. To znaczy, ja się mogę z tobą pomodlić, możemy w wierze w ogóle stanąć, możemy ściągnąć zasłonę z jego umysłu, w ogóle ty mówisz głosie Ewangelię i tak dalej, ale coś ci chcę powiedzieć. On se świetnie radzi jeszcze. On Boga w ogóle nie szuka. Wiesz, o co chodzi? A to, co ty robisz, to jest twoja potrzeba, aby on został zbawiony. Tak robił Artur wobec mnie. Jak robił? Rozkładał Biblię, tam, gdzie Agata nie wytarła kurzu. Rozkładał jeszcze na tym takim słowie, wiecie, że żony macie być posłuszne w ogóle mężom swoim w ogóle i tak dalej. Wiecie, to w ogóle w zupełnie innych okolicznościach Agata się nawróciła, nie? Ja mówię, on sobie, bo ja sobie jeszcze świetnie radziłam. On sobie, mówię, świetnie radzi. On jeszcze nie jest w swoim dole zagłady. Popatrzcie, Biblia mówi, że ktoś znalazł się w ogóle w dole zagłady i z tego dołu zagłady w ogóle zawołał do człowieka. Wielokrotnie próba ratowania człowieka, który nie jest jeszcze w tym takim swoim dole zagłady, to jest, wiesz, o co chodzi? To on tam siedzi, a to ty przyszedłeś do jego dołu zagłady. Powiem wam, jak to wygląda. I to jest tak. Nawróć się do Jezusa, Jezus za ciebie umarł, oddaj mu w ogóle swoje życie. Tylko wiecie, jaką on ma pozycję? On jeszcze kopie swój dół, on nie trzyma rąk do góry, on nie ma jeszcze podniesionych rąk do góry, on nie patrzy jeszcze tam. On jeszcze kopie swój dół. Daj mu wykopać do końca. Dajmy ludziom kopać. Dajmy ludziom wykopać ich osobiste doły zagłady. Dajmy ludziom być nieszczęśliwymi. Wtedy, kiedy my pozwolimy ludziom być nieszczęśliwymi, wtedy my będziemy mieli w sobie jeszcze większą pojemność do tego, aby być jakimi? Lekkimi, skutecznymi. Wtedy będziemy słowo od Boga przyjmować, a tak to będziemy sfrustrowani. Sfrustrowani. Źle się dzieje. Uwolnię teraz w ogóle tutaj jakieś słowo. Zostaw to. Niech się przewróci do końca. Niech sobie ludzie pokopią swoje pieczary. Niech po dwóch powpadają do tego dołu. Kiedy człowiek będzie miał łapki do góry podniesione, to jest moment jego wołania do Boga. To jest ten moment wołania personalnie człowieka do Boga. Cieszę się, jak się śmiejecie. Jak się śmiejecie, to znaczy, że rozumiecie. Dorosły to jest taka struktura w nas, która pozwala na wybory.
My możemy wybierać. Dziś wyjdziesz stąd i będziesz wybierał, z kim spędzisz czas, gdzie pójdziesz, jakie słowa uwolnisz, ile pieniędzy wydasz, czy kogoś zaprosisz na obiad, czy nikogo nie zaprosisz, czy tu zostaniesz, czy nie zostaniesz. To są nasze wybory. Człowiek dorosły wybiera. Dorosły to ktoś, to jest ktoś, kto jest blisko siebie. Zobacz, czy jesteś blisko siebie. Zobacz, czy jesteś blisko siebie. Czy masz wgląd w siebie? Czy samodzielnie wybierasz? Czy świadomie decydujesz? Dorosły odkleja się od schematów, które nam wgrano do głowy i idzie w kierunku reżyserowania swojego życia. Kochani, terapeuci o tym dzisiaj mówią. W ogóle doktorzy psychoterapii o tym dzisiaj bębnią, bo takie mamy społeczeństwo. I teraz to, że my jesteśmy zbawieni, to, że my jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha i cudowny, święty Duch mieszka w nas, nijak to w naszym życiu nie zmienia wielokrotnie, kiedy my się nie edukujemy. Kiedy człowiek się nie edukuje, głupi zostanie. Po prostu głupi zostanie na etapie w ogóle swojego zaburzenia, będąc zbawionym człowiekiem, będąc odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, będzie na pułapie w ogóle swojej duszy rozmawiał z dzieckiem w sobie. Nigdy nie dojdzie do głosu dorosły. Zawsze będzie rozmawiał ze sobą na pułapie w ogóle dziecka. Wiecie, no tutaj to wszyscy są źli. Idę stąd. Oni to się tutaj zakrzywili tak na mnie, ja tam nie będę z nimi. Wiecie, to jest po prostu, to jest bycie po prostu dzieciakiem. To jest bycie dzieckiem i rozmowa w ogóle z sobą, jak gdyby z dzieckiem. Jak uczyć się bycia dorosłym? Między innymi przestać się obrażać i przestać się bronić, na przykład przed lustrem. I te lustra w naszym życiu, one są najprzeróżniejsze. Nie zawsze jest tak, że bezpośrednio otworzysz Biblię, zobaczysz jakąś prawdę, przesłuchasz kazania, zobaczysz jakąś tam prawdę w książce i to będzie twoje lustro. Wielokrotnie tym lustrem będzie drugi człowiek. Wielokrotnie w komunikacjach naszych wychodzą takie sytuacje, w ogóle zaraz o nich powiem, które to jest właśnie to lustro. Ktoś na przykład ci powiedział, posłuchaj, ranisz mnie swoim zachowaniem. To w ogóle, to wyjdź z tego zaburzenia. Ty masz być nieobrażalny. Okej, ja idę w tym kierunku, aby się nie obrażać, ale ty zachowujesz się wobec mnie jak zbuntowany cham. I to ja ci mówię, że ja w kontakcie z tobą tak się czuję. I to jest to lustro. I to jest między innymi to lustro. Kiedy oglądasz swoje życie pod kątem prawd Bożych, to jest też lustro, w których jakby w przypadku tego lustra należy się oglądać. Powiem coś na temat bycia uszczypliwym i bycia ukąśliwym, bo ten temat mnie bardzo gdzieś tam porusza, ponieważ uważam, że u nas w Kościele jest masa takich rzeczy. Uszczypliwości, ukąśliwości, podprogowości, a w konsekwencji nie rozmawiania wprost. Posłuchajcie. Jeśli jesteś w stosunku do drugiego człowieka w ogóle uszczypliwy i ukąśliwy, to i mówisz jeszcze, ja to jestem taki, bo ty to jesteś taki sztywny, trzymasz tak jakby kij w ogóle w dupie. Ja to robię dla twojej wolności. No, błagam cię. Kochany, bo zaraz obydwoje pójdziemy na terapię. Ja mam kasę, więc ja wykupię terapię dla ciebie i dla siebie. Pójdziemy w ogóle na warsztaty i w ogóle zobaczymy, czy to w ogóle o to chodzi. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. I wiecie, że to jest dla nas w naszym zespole i w naszym w ogóle kościele temat do przerobienia, ponieważ wszystko o sobie wiemy. Wszystko o sobie wiemy. Jesteście wstawiennikami, duszpasterzami, macie informacje, wiecie dużo na temat w ogóle ludzi i bardzo łatwo jest być człowiekiem ukąśliwym i człowiekiem jakim? Uszczypliwym. I nie możemy mówić do drugiego człowieka, puszczając jakimś takim hasłem powiedzieć, ja to powiedziałem dlatego, żeby tobie kij z dupy wyjąć. Zostaw człowieka, puść go wolno. Puść go wolno. Wiecie, ostatnio obejrzałam sobie taką babeczkę, która jest terapeutką, która przyszła do niej grupa ludzi z korporacji, grupa ludzi, która winna ze sobą współpracować. Uśmiechaj się, Anita. Grupa ludzi, która powinna ze sobą współpracować. Było ich około 10 osób.
lider tej grupy jak gdyby wykupił te warsztaty u tej terapeutki i mówi, to są ludzie, którzy muszą razem ze sobą współpracować, ale ja za cholerę nie potrafię tego zrobić. Nie umiem tego zrobić, mówi, wszyscy są wyszkoleni, wszyscy są debeściaki, wiedzę mają po prostu potężną, ale mówi, no co oni tutaj wobec siebie w ogóle robią? To jest po prostu temat nie do przejścia. I posłuchajcie, ona jest naprawdę mistrzem, ta terapeutka, i mówi, pomyślała w ogóle przez chwilę i mówi, okej, tak jak oni siedzieli, każdy założył taką opaskę sobie w ogóle na głowę i każdy miał coś na głowie napisane. Wiejski wariat, mędrzec, jakiś tam, nie wiem, kretyn i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajcie, to są bardzo ważne rzeczy i ona mówi, i nikt jak gdyby, ty nie widziałaś, jak gdyby, jak oni nie wiedzieli, co mają na tych głowach w ogóle napisane. Ci ludzie zachowywali się względem siebie tak, jakie mieli tutaj te, w ogóle te przywary. To jest, wiecie, i my teraz możemy chcieć ominąć tę sferę dorosłości w nas, która na przykład mówi, jeśli jesteś uszczypliwy, jeśli jesteś ukąśliwy, jeśli masz tendencję do tego, że wiesz coś o człowieku i przez ten pryzmat patrzysz na niego, tak? Jeśli my myślimy, że my tego nie zmienimy, ale my się pomodlimy i diabeł od nas odejdzie, nie odejdzie. Pewne rzeczy po prostu trzeba przepracować. I ona potem pościągała im te opaski z głowy i mówi, wy się tak zachowujecie, dlatego że każdy z was ma jakąś etykietę. Każdy z was ma jakąś przywarę. I to są rzeczy tak naprawdę do przepracowania. I to jest lustro, kiedy człowiek do ciebie przychodzi i mówi, jesteś wobec mnie ukąśliwy, jesteś wobec mnie uszczypliwy. To posłuchaj, chwila refleksji, zanim powiesz, ja to robię dla twojej wolności, jakiś taki sztywny jesteś, jakbyś właśnie kij w tyłku miał. Robię to po to, żebyś taki był bardziej w ogóle... Posłuchaj, zanim to powiesz, bo to tak nie wygląda w ogóle w komunikacji, ponieważ człowiek do ciebie przyszedł i ci powiedział, że on się tak czuje. A więc zanim coś odpowiesz, to chwila refleksji. Powiedz, wiesz co, ja w ogóle sobie ten temat zbadam. Przemodlę go sobie, spojrzę w ogóle głęboko, zadam sobie pytanie. Wiecie, o co chodzi? Kiedy szczerze zadajemy sobie pytania, Bóg jest skory, żeby nam odpowiadać. Kiedy my szczerze zadajemy sobie pytania, to usłyszymy prawdę. Kiedy nie chcemy tej prawdy usłyszeć, to niestety jej nie usłyszymy. Lecimy dalej. Jeszcze temat związany z uszczypliwością i z ukąśliwością. To są gry komunikacyjne. Te rzeczy się biorą z jednego powodu. Z nieumiejętności w ogóle komunikacji, jak również ze zranienia. Albo nieumiejętność, albo po prostu, wiesz, albo zranienie, nie? Będę gadał. Są ludzie, którzy gadają, dużo po prostu mówią. Siedzisz na przykład z kimś i ktoś po prostu napierdziela tak, że się w pale nie mieści. Nie daje w ogóle dojść do słowa. Zawsze ta jego łapka musi być ostatnia. W ogóle... Cicho bądź. Nie będę tu przychodził. Wiecie, to uwaga, tak jak człowiek zaczyna w ogóle sobie w ogóle to, ja u siebie zobaczyłam masę takich rzeczy. W ogóle mówię, wow, w ogóle jak dobrze posłuchać kogoś mądrego. Panie Jezu. Dorosły robi sobie tak naprawdę refleksję i wyciąga wnioski. Wiecie, dzisiaj naprawdę można korzystać z różnego rodzaju pomocy od ludzi. Nie musicie korzystać od nas. Jeśli nie chcecie korzystać z terapii, nie chcecie w ogóle być w tego rodzaju w ogóle konfiguracji, uwierzcie mi, że można zrobić sobie bezpłatne warsztaty, pójść w ogóle na jakieś warsztaty komunikacyjne, zobaczyć w ogóle siebie, w ogóle pokumać też się z inną w ogóle grupą ludzi. Tam trzeba myśleć, tam trzeba rozmawiać, tam nie rzucisz hasłem, ja jestem nawrócony, kopa w dupę dostaniesz, jak powiesz, że jesteś nawrócony. Tam trzeba myśleć, tam trzeba rozmawiać, tam trzeba po prostu mieć tak zwany w ogóle wgląd w ogóle w siebie. I tam się kłania edukacja. A co ty tam pójdziesz? Focha przywalisz, powiesz, o, jestem na nowo narodzony. Guzik to kogo interesuje? I tutaj w kościele, co nam z tego, że jesteśmy na nowo narodzeni? Wiecie, o co chodzi? To jest, no, nowe narodzenie to jest w ogóle... To do nieba idziemy. W ogóle po prostu. Ale bez edukacji, bez zmiany i tak dalej, to my się możemy tutaj pozabijać, zaprorokować, zahuczyć, zamodlić.
Są też potężne zasady, o których również uczymy. Zasady, które Bóg ustanowił. W ogóle, że to, co siejemy w naszym życiu, to zbieramy. Często my, jako ludzie wierzący, próbujemy obejść te zasady. Próbujemy zakrzykiwać rzeczywistość. Próbujemy w ogóle jeszcze innych ludzi angażować do naszego życia. Módl się ze mną, módl się. Ty się modlisz, dobra, ile osób się modli? 2. Jeszcze 3 dobierz, 3 mało, jeszcze 10. Pół kościoła się już modli. A ty nie zmieniłeś pewnego sposobu myślenia, a ty nie zmieniłeś pewnego sposobu zachowania i cały czas zbierasz w swoim życiu to, co zasiewasz. Jeśli jesteś uszczypliwy notorycznie i ukąśliwy, uwierz mi, że nie będziesz miał przyjaciół. Ludzie będą od ciebie uciekać. Wiesz, o co chodzi? Raz na jakiś czas walnie ci ktoś tutaj poselstwem. Teraz jest czas, żeby zakończyć uszczypliwość i tak dalej. Wiecie, my możemy te rzeczy u siebie zobaczyć sami. Możemy rozmawiać z tym dorosłym w nas. Bo my jesteśmy dziećmi. Na litość boską. My nie jest, to są dzieci. O, to są dzieci. I każdy z nich na swoim etapie może okazać posłuszeństwo swojemu rodzicowi. Każdy z nich na swoim etapie jest w stanie okazać posłuszeństwo w ogóle swojemu rodzicowi. Dorosły jest świadomy. Może masz takich posłańców, którzy zostali wysłani do twojego życia, którzy są właśnie tym lustrem. Nie goń ich. Ja nie mówię, żeby się przyjaźnić z tego rodzaju w ogóle człowiekiem. Jeśli ta przyjaźń gdzieś tam nie wychodzi, nie, w ogóle nie o to chodzi, ale przejrzyj się w ogóle w tym, co drugi człowiek do ciebie mówi. Kiedy przychodzi do nas właśnie lustro, można pójść w kierunku przepracowania albo obrażenia się. Kiedy idziemy w kierunku obrażenia się, nie zyskujemy dla siebie życia. Kiedy idziemy w kierunku przepracowania w ogóle pewnych rzeczy, wyjdzie to ze zdrowiem dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojego małżeństwa, dla wspólnoty, dla twoich dzieci, dla twoich w ogóle kolegów i koleżanek w pracy. Wiecie, o co chodzi? Bo popatrzcie, ludzie często szukają duchowości, a nie szukają Jezusa. Nie badają życia Jezusa, nie badają zachowań Jezusa, ale szukają duchowości, stają się w ogóle alfą i omegą, jeśli chodzi w ogóle o tak zwaną wiedzę w ogóle duchową, ale postaw jezusowych tam nie ma. Ludzie są nerwowi, są opryskliwi, brzydko mówią, przeklinają, piją, ćpają, cudzołożą, ale są specami od duchowości. Wszystko wiedzą na temat w ogóle, nie wiem. Alfa i omega, doktoraty mają porobione w ogóle z wiedzy. A wiecie, a często jedna mała postawa zrobi więcej niż milion twojej wiedzy, która i tak tobie na przykład nie usłużyła, bo ona nie jest twoja, bo ty nią nie żyjesz. Ona jest tylko i wyłącznie czymś zasłyszanym, bo jesteśmy jak gąbki, po prostu tam, gdzie jesteśmy, słuchamy i pewnymi rzeczami, czy chcemy, czy nie chcemy, to po prostu nimi nasiąkamy. Dorosły jest otwarty na wiedzę. Powiedz w ogóle dzisiaj sam do siebie, będę otwarty na wiedzę. Będę otwarty na wiedzę, będę się uczył. Wiecie, z kimś ostatnio sobie rozmawiałam i właśnie poruszaliśmy taki temat bycia dorosłym i tak dalej. I ta osoba do mnie mówi, no wiesz co, faktycznie mówi. Kiedyś, mówi, słyszałam o takiej babeczce, która do końca swoich dni miała tak sprawny umysł, niewierzący człowiek, nie? Ale mówi, do końca swoich dni miała sprawny umysł w jakichś tam zamierzchłych w ogóle czasach. Babeczka rozwiązywała krzyżówki. Wiecie, o co chodzi? Starsza kobitka po prostu i to, że ona rozciągała swój umysł, to, że ona w ogóle te krzyżówki w ogóle rozwiązywała, powodowało to, że ona nie popadła na tak zwaną w ogóle jakąś taką, jak to się mówi, te w głowie taka starczość, demencja. Ona tej demencji nie miała, bo ona cały czas, babuleńka, ćwiczyła w ogóle swój umysł. I mi się przypomniała taka moja ciocia, my w rodzinie na nią mówiliśmy ciocia Siwka. W ogóle po stronie mojego dziadka Stefana Cerońskiego, to jest ta długowieczna rodzina, chyba że tam jakieś się choroby przypałętały. I owa moja ciocia Siwka żyła, słuchajcie, 104 lata. I ja przypomniałam sobie, że jak ona miała tam prawie 98 lat, to ona mi i mojej siostrze uszyła sukienki. Piękne sukieneczki w ogóle z jakiegoś tam... I wiecie, ja ją właśnie pamiętam z tego, że ona była normalna, ona normalnie rozmawiała, ona w ciele swoim już, wiecie, pomniejszała się, jak to mówi nasz Wiktor, że jak gdyby grawitacja już ją ciągnęła do dołu, nie? Siwy łebek taki w ogóle miała i tak dalej, ale głowa była do końca sprawna. Do końca jarzyła, do końca dobrze analizowała. W ogóle jak rozliczała w ogóle wnuczki swoje z pieniędzy, jak tam na przykład wysyłała w ogóle po zakupy i tak dalej. Czyli
możemy trenować w ogóle swoje umysły. To nie jest też tak, że po prostu my jako na nowo narodzeni ludzie od tak sobie po prostu będzie coś z tymi naszymi głowami się działo. Nie, nie będzie się działo. Kochani, wielokrotnie, uwierzcie mi, naprawdę lepiej jest włączyć kogoś mądrego na internecie, obejrzeć jakiś fajny w ogóle program, w ogóle różnego rodzaju, w zależności co was interesuje, niż wysłuchać jakieś błazeńskie kazanie. Że tylko tam gdzie moc, 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 moc. Co w ogóle i co to wniosło? Nic to nie wniosło. Zalajkowałeś jakiegoś kretyna tylko, bo żeś to w ogóle obejrzał, ale prawda jest w ogóle taka, że twoja głowa, ona się totalnie nie poszerzyła. Matylda, jesteś druga, która się musi uśmiechać. Ty masz piękne zęby, wiesz o tym? Pokaż zęby nam swoje. No tak. A więc dorosły jest otwarty na wiedzę. I to, co powiedziałam wcześniej, Kościół potrzebuje dramatycznie się edukować. Bo wiecie, bo jeśli my nie będziemy się edukowali, to wiecie w ogóle, że prawda jest też taka, że my nie sięgniemy innych rzeczy. No nie sięgniemy. My się możemy cieszyć, że my dużo w ogóle wiemy. Kościół w Polsce jest słaby od, nie wiem, zarania dziejów w ogóle. Siedzi się w jednym miejscu, latamy, uzdrawiamy po ulicach, głosimy w ogóle Ewangelię. No my się troszkę wyróżniamy, mamy autobus. Trzeba książki czytać. Niekoniecznie te. Książki trzeba czytać. Trzeba czytać książki. Trzeba słuchać mądrych ludzi. Potrzebujemy dorosłości, dojrzałości i mądrości. Dorosły ma dostęp do siebie, wgląd w siebie. Bardzo potrzebujesz siebie znać. Bo jeśli nie będziesz siebie znał, nie będziesz sobie kibicował. Jeśli nie będziesz siebie znał, nie będziesz siebie doceniał. Zawsze będziesz patrzył na drugiego człowieka i to, co jest w tobie, będzie pomniejszone i będziesz naśladował, czy chcesz, czy nie chcesz, drogę innego człowieka. Po prostu. Wiecie, ja w ostatnim czasie, jak zaczęłam sobie w ogóle oglądać na Kościół pod kątem przerostu formy nad treścią, to w ogóle mówię, Boże, ja się już nie chcę śmiać. Ja w ogóle płakać mi się chce z tego. Płakać mi się chce w ogóle, że Kościół się nie porusza do przodu. W wielu przypadkach po prostu jesteśmy tutaj po kolana albo w ogóle po kostki, ale w ogóle opis tego jest w ogóle jakby tutaj za chwilę nie wiadomo, co miało się w ogóle wydarzyć. To tak nie działa. Dorosły buduje swoje życie jak miasto. Spójrz tak na swoje życie, że to twoje życie, ono jest jak miasto. Często jak się na przykład, powiedzmy, że tam gdzieś jesteśmy w miastach, które są słabo oznakowane, ludzie, którzy jeżdżą samochodem, mówią, Warszawa jest dobrze oznakowana, bo Warszawa naprawdę jest dobrze oznakowana. W Warszawie tak naprawdę nie można się zgubić, bo wystarczy się tam odnieść do większych, na przykład, nie wiem, tablic, Gdańsk, Białystok i tak dalej i człowiek się nie zgubi. I twoje i moje życie jest jak miasto. Jak miasto. Ty możesz po prostu być, dokładnie możesz mieć tak zbudowane swoje życie, jak właśnie jest dobrze oznaczone miasto. Wspaniałe budowle, stabilne. Nie to, że jakieś takie wiechatki tam poustawiane, nie? Ale konkretnie wiara zbudowana. Konkretna w ogóle zbudowana w ogóle perspektywa tego, że nie wiem, w ogóle nie mam jakiegoś relatywnego w ogóle podejścia do prawdy. Tu jest szlaban, tu w ogóle jest zamknięte. Tu jest uliczka jednokierunkowa. Tutaj uliczka jednokierunkowa w ogóle podejmuje decyzje, nie wycofuje się na przykład z nich, nie? W ogóle tutaj jest jakiś stop. Tu nie pozwalam nikomu mówić do mnie, bo ja na przykład teraz stoję w wierze o jakiś w ogóle temat. My jesteśmy jak takie miasta i to, żeby tak w ogóle funkcjonować, to trzeba tak się widzieć, trzeba tak się oglądać. Nie tylko w ogóle, bo wiecie, ta właśnie ten brak edukacji, brak rozwoju, brak ćwiczenia swojego w ogóle umysłu powoduje to, że my wychodzimy z niedzielnego w ogóle kazania i idziemy i wracamy do jakiegoś takiego, do jakiejś zamuły. Właśnie, dokąd lecisz? Jezu! Dokąd biegniesz? Hej! Biegniesz tam, gdzie ci ktoś rzucił komendę. Biegniesz tam, gdzie ktoś ci rzucił komendę. Ty nie wiesz, dokąd biegniesz. Ktoś, kto tobą rządzi, rzucił ci komendę. Komenda ma wyjść stąd. Komenda ma wyjść stąd. Stąd.
wracając jeszcze do dołu zagłady. Pozwólmy ludziom jako dużym osobnikom wpaść do dołu zagłady. Jak znam życie, wyjdzie dorosły z tego dołu. Wyjdzie dorosły w jakiejś, powiedzmy, jednej dziedzinie. Komenda ma wyjść z ciebie. Nie, że ty biegniesz i nie wiesz dokąd. Ta komenda z ciebie ma wyjść. Czy ciąży wam dorosłość? Wiecie, czasami jak rozmawiam z ludźmi, to mówię, wiesz, coś takie, ale mam życie w ogóle, wiesz. Życie mamy jedno, albo je przeżyjemy w ogóle w sposób szczęśliwy, znając siebie, albo nie przeżyjemy tego życia szczęśliwie, tylko będzie to dla nas jakiś fatalny ciężar. Jakaś po prostu jedna wielka porażka. Dorosły posiada dane o sobie. Właśnie. Wiem, czego chcę, wiem, czego potrzebuję, wiem, w jakim kierunku zmierzam. Wiem, czego chcę, wiem, czego potrzebuję i wiem, w jakim kierunku zmierzam. Trzeba się znać, żeby być po swojej stronie. Musisz się znać, żeby być po swojej stronie. Jeśli nie będziesz się znał, jeśli nie będziesz miał kontaktu w ogóle ze sobą. Dla mnie to jest w ogóle, dla mnie osobiście dzisiaj dla nas to jest mega temat. Czy masz kontakt ze sobą? Ze sobą. Czy lubisz ze sobą być? I to teraz nie o to chodzi, bo to wiecie, Kościół jest też w ogóle fenomenem od skrajności. Ktoś tam potem idzie i w ogóle, a wiesz, ja to tak lubię ze sobą przebywać, znam siebie w ogóle. To nie o tą głupawkę chodzi. Bo w ogóle, kiedy zostajesz sam, to jesteś tylko ty i nikogo więcej nie ma. Ty się naprawdę musisz znać. Ty musisz sobie kibicować. Ty musisz po prostu, no właśnie, dobrze się czuć ze sobą. Żeby siebie doceniać. Żeby rano wstawać i klaskać temu w tobie, czego nie widzi nikt, ale widzisz ty. Nikt tego nie widzi, dopóki to coś nie stanie się realne, ale ty zobaczyłeś, to jest we mnie. Wow. Ja jak tak sobie na przykład robię, to Kerry koło mnie lata. Cieszy się. Może dla wielu z nas to jest czas porzucenia słuchania tego dziecka w sobie. Tego dziecka z tą pretensją. Tego dziecka, który ma ciągle jakieś takie, wiecie, jak mi nie powiecie, to ja nie zrobię. No i idź, daj spokój, nie zrób. Może to jest dla wielu z was taki czas. A to jest czas, że zaczniesz słuchać tego dorosłego. I wiecie, ja w ogóle z autopsji wiem, że ten dorosły chce mówić. Ten dorosły jest już dorosły. On już jest dorosły i on chce mówić, tylko trzeba pewne rzeczy porzucić. No porzucam to. W ogóle obejrzę się właśnie tutaj dzisiaj w tym lustrze, nie? Nie chcę się już tak zachowywać, bo dopóki się będę tak zachowywał, dopóki nie porzucę tego sposobu w ogóle zachowywania się, nie dam dojść do głosu w ogóle temu dorosłemu w ogóle człowiekowi w nas. Co do tego jeszcze jest taką rzeczą mega sprzyjającą, to jest właśnie ta cisza, izolacja, wyłączanie się od bodźców zewnętrznych, od tak zwanych podpowiadaczy. Cała rzeczywistość nam podpowiada. Przyjdziesz do kościoła, w ogóle cała, wszyscy ci będą podpowiadać. Mamy taką tendencję. Ktoś coś przychodzi, mówi, już odpowiadamy. Ktoś coś powie, my już mamy słowo prorocze. Ktoś coś, my już poselstwo. Ktoś coś, my już tu, ja ci powiem, ja ci poradzę, weź tą książkę, przeczytaj tą książkę tutaj, a wiesz, ona ci powie, ona to fajnie robi, ona ci tak wytłumaczy, jak nikt ci nie wytłumaczy. Tylko pytanie, czy to zmienia twoje życie. Pytanie, czy to naprawdę w ogóle buduje w tobie tego dorosłego, tego samodzielnego dorosłego, który w ogóle podejmuje samodzielnie w ogóle decyzję, który wybiera, który sam samodzielnie wybiera. Posłuchajcie, ja za was ciężaru nie poniosę, jak również wy za mnie. To jest mega w ogóle uwalniające. Mamy tego samego Pana. Możemy mieć różne drogi, różne cele, w różnych obdarowaniach możemy chodzić, ale każdy z was poniesie tak naprawdę swój ciężar. I jeśli w życiu ci się nie uda, to nie uda się tobie personalnie. Przy okazji
życiowe twoje burze będą dotykały ludzi, z którymi jesteś jakoś połączony. Jeśli jest to żona, która się nie zmienia, jej burze życiowe będą dotykały męża. Jeśli jesteś, powiedzmy, nie wiem, we wspólnocie, twoje życiowe burze będą dotykały ludzi, którzy są w ogóle wokół ciebie. Popatrzcie, jaka to jest w ogóle odpowiedzialność, jak bardzo jesteśmy w ten sposób zależni jedni od drugich. Jeśli nie będziemy się zmieniać i tak dalej, to możemy ciągle się mielić w takim w ogóle, wiecie, sosie w ogóle, wiesz, i tak dalej. Nie? I często, gęsto mówimy, przychodzimy do kościoła, jest jakaś tam niemiła atmosfera. Jest niemiła atmosfera z powodu różnego rodzaju w ogóle trudności. Odczuwamy emocje drugiego człowieka. Coś byłeś niefajny w ogóle, nie? Człowiek jest na ciebie obrażony. Bo to jest to. My często szukamy nie wiadomo w ogóle czego, a rozwiązania są bardzo proste. One są często naprawdę mega istotne, mega przede wszystkim proste. A więc cisza, izolacja to są te rzeczy, które pomagają w tym, aby się dosłuchać do tego dorosłego, aby siebie usłyszeć. Aby w ogóle zobaczyć, że ten dorosły w tobie chce się przebić, że Bóg mówi do ciebie, ale najpierw musisz tych wszystkich podpowiadaczy i te wszystkie zewnętrzne w ogóle takie, te bodźce, one muszą w twoim życiu w ogóle być co? Uciszone, bo jeśli nie będą w ogóle uciszone, to prawda jest w ogóle taka, że trudno ci będzie usłyszeć samego siebie. Zaproś samego siebie do tego, aby testować nowe rozwiązania. Popatrzcie, kiedy modlimy się wielokrotnie w ogóle o przełomy, o różnego rodzaju nowe połączenia, o to, aby iść w jakimś innym w ogóle kierunku, czy to biznesowo, czy to w ogóle w służbie, czy relacyjnie i tak dalej, uwierzcie mi, że rozwiązania są w nas. Tylko my musimy zaprosić siebie do tego, aby zacząć testować te nowe rozwiązania. Nie możemy się tego bać. Nie wolno się tego bać, ponieważ jeśli będziemy się bali, będziemy się wycofywali, to nie będziemy po prostu widzieli tak zwanych Bożych rozwiązań. Pozwólcie, że jeszcze chwilę powiem a propos tego, co powiedziałam wam, że was przepraszam za to, że jeśli kogokolwiek, kiedykolwiek zraniłam moim jakimś takim, nie wiem, za ostrym w ogóle poselstwem i tak dalej. Ja to miałam w ogóle już zrobić dosyć dawno temu. Tylko wiecie, że jest czas na powiedzenie różnych rzeczy. Nie zawsze to, co się w nas po prostu od razu pojawi, trzeba z tym lecieć. Nie. Trzeba coś przeżyć, trzeba coś przepracować i człowiek wtedy wie, że to jest ten moment, uśmiechnie się też, to jest ten moment, żeby wyswobodzić pewnego rodzaju słowo. Przeczytałam sobie kiedyś taką książkę stąd, jak gdyby przejrzałam się w niej, ona była dla mnie lustrem do tego, żeby to powiedzieć. Pewien prorok w kościele, który miał tendencję do tego, że niekoniecznie chodził w takie, jak to powiedzieć, w tych proporcjach. Takich w ogóle, wiecie, że powiedzmy mówił słowo pocieszenia i tak dalej, tylko zawsze z nawiązką. Jak nie ma nawiązki, to nie ma proroczo. Jak nie ma ostro, to nie ma proroczo. Zawsze z nawiązką, ale poleciał, ale powiedział, wiecie, i tak dalej. Poranił ludzi. Poranił ludzi i przyszło kiedyś takie spotkanie i on na tym spotkaniu po prostu głosił. I Duch Święty do niego mówi tak, a teraz powiesz do ludzi, żeby ludzie wzajemnie sobie w ogóle powybaczali, żeby coś tam w stosunku do siebie w ogóle porobili. Ale on siebie nie wziął pod uwagę w ogóle. I mówi, ale mamy wspaniały Kościół, nikt sobie nie jest nic winien, nikt do nikogo w ogóle nic nie ma. A Duch Święty do niego mówi, odwróć się. On się odwrócił, a cały Kościół stał w kolejce do niego. Wiecie, o co chodzi? Cały Kościół stał w kolejce do niego. I Duch Święty w ogóle mówi, w ogóle tą wolność, którą teraz w ogóle zaprezentowałeś tutaj, to w ogóle nie, w ogóle wiesz, to chodzi o to, że ty nie dość, że podskoczyłeś jeszcze wyżej, level jeszcze wyżej, to i Kościół został w ogóle uwolniony. Ale czym on się cechował? Właśnie tym, że jak nie pierdzielną, znamy to, nie? Jak się nie pierdzielnie z grubej rury, jak się nie opieprzy, jak się nie powie, to nie było proroczo. Także miałam to powiedzieć dosyć wcześniej, z jakiś rok temu, ale wiem, że to nie był ten czas. Także jeśli ktokolwiek z was został przeze mnie zraniony,
Jeśli kogokolwiek z was przycięłam nie tak, jak trzeba i zahamowałam wasz wzrost, to kłaniam się przed wami, przepraszam was, zmieniam się, rosnę na waszych oczach. Zostawiam was z tym słowem. Amen.